Gości czerwony i... kanał i... doleci, dawaj. Halo, siemaneczko, z tej strony Javi, a w dzisiejszym materiale, moi drodzy, jak pewnie już widzicie, jesteśmy u widza na koncie Hebe 120 FPS-ów. Ostatnio był jego kolega, czyli z Infinity King. Tutaj widzimy, że jest Hermi 60 FPS-ów, którego ranga jest... oczywiście silverem, a tutaj mamy golda. Sezon trzeci to oczywiście najwyższa ranga jest G2, 1.20 KD, bardzo ładne KD, 57% zwycięstw, ulubiona broń to oczywiście KAK, później M16, bardzo szanuję, sojuszniczy, tutaj widzimy, że jest najwyższa ranga G2, 1.19 KD, prawie 1.20, ale 1.19 to tyle, ile pewnie Hebes ma FPS-ów. No i tutaj tak samo jest Kałach, jest M16, statystyki ogólne, blisko 700 godzin w gierce, 1.14 KD i tutaj widzimy, że rozegrane mecze 806, więc my przechodzimy do tego openingu i tutaj mamy do otwarcia kilka skrzynek, ale oprócz tego i przed tym, moi drodzy, zobaczmy, jakie tutaj wyposażenie ma nasz widz. A ty przy okazji w tym momencie zostaw oczywiście łapeczkę w górę, zostaw suba, żeby być na bieżąco oczywiście z dzwoneczkiem, bo inaczej no po prostu YouTube ci nie będzie dawał powiadomień i gościu, no co, i gościu będziesz siedział i się nudził, a tam odcinki uchabia będą lecieć, więc oczywiście zostaw subika, zostaw łapeczkę i my tutaj przechodzimy do tego, co tutaj nasz ten widz ma aktualnie w ekwipunku. Widzimy, że tutaj mamy bardzo piękne rękawiczki Punky, do tego bardzo fajnie pasujący J Commando Floral, to naprawdę szacun, szapoba. No i po prawej stronie mamy Fabma, mamy AWM Boom, ewidentnie jest fan boomów, jakichś fajnych sytuacji z tymi oto brońmi. Widzimy, że tutaj jest oczywiście i na blisko, i na daleko, więc tutaj no, nie będzie żadnego problemu. Mamy także IM4 Samurai, mamy Dragona, Bubblegama, co oczywiście jest naprawdę bardzo ultra cox. Ja oczywiście też go mam w swoim ekwipunku. Mamy także i Venoma, który pomimo takiego czasu w gierce dalej ma to coś, dalej jest tak samo piękny. To lecimy, moi drodzy, z Empire Case'ami, moi drodzy. Słuchajcie, jedną kupimy oczywiście, żeby sobie tutaj wystartować, zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Mam nadzieję, że tutaj przynajmniej coś takiego poleci. No, może nie taki kameleon, ale wartość i jakość legendarna byłaby naprawdę na miejscu. No i moi drodzy, słuchajcie, mamy tak, mamy do wyboru jedne, tutaj oczywiście rękawiczki, drugie, trzecie, no i oczywiście czwarte, ale kto patrzy na rękawiczki, moi drodzy, tylko AWM Boom. I leci, moi drodzy, z pierwszą skrzyneczką, no to już kilka skinków poleciało. I proszę bardzo, no i proszę bardzo. Bardzo mówiłem, że jakoś legendarna byłoby fajnie, byłoby ciekawe, byłoby miło. No i mam jako pierwszy skin jakości legendarnej już tutaj wydrobiony, więc naprawdę jest bardzo fajnie. Musimy teraz lecieć z kolejnymi skrzynkami, aby tak dobrze nam tutaj poszło, więc co, moi drodzy, więc lecimy z kolejną skrzynką. Mam nadzieję, że no przynajmniej takie rękawiczki polecą, więc zobaczmy. Leci i doleci! Dawaj! Ajajajaj, co tu się stało, ja pierdzielę, ja nie wierzę. Dobra, przy okazji otworzymy boksa, no było blisko, moi drodzy. No chyba zacznie, wow, nawet tutaj poleciało coś, moi drodzy. Robi wrażenie. Nie, jakby to powiedział Mister Krycha. Dobra, to lecimy z kolejną szyneczką. Nie będziemy się oglądać za siebie na te skinki. Lecimy. Leci teraz coś niesamowicie dobrego. Ponieważ to będzie tropik. I tam były glowsy po prawej. Ajajajajaj. Moi drodzy, słuchajcie. Opening to jest jak loteria. Jakbyście rzucili kamieniem przez okno z 12 piętra. I nie wiesz, co się stanie, gościu. Nie wiesz, co się stanie. Może jakiś gościu stanie w głowę tym kamieniem, nie wiem. Może coś innego się stanie, bo teraz MP7 Palace, tak chyba się to mówi. No naprawdę, to jest smutne. Mamy już, kurczę, za sobą kilka skrzynek, no pięć oczywiście z boksem, ale słuchajcie, jest jeszcze ku temu okazja, aby dropnąć jedne tutaj dual daggersy, więc my się ku temu będziemy tutaj uchylać. Zobaczmy, mamy do zgarnięcia tak. Dual Daggersy Molten, oczywiście każdy już wie, ogląda openingi. Oczywiście łapkujcie openingi, ponieważ takie openingi później dzięki tym łapkom wybijają się bardziej do góry i oczywiście więcej widzów może także i zobaczyć, zasubskrybować kanał. I mamy elegancko G22 Casual, tak samo wystartowaliśmy tam, tak samo tutaj startujemy. Mamy oczywiście Casuala,
co jest legendarnym skinem i oczywiście to jest bardzo fajna opcja, nie mówię, że nie. I bardzo dobrze tak się dzieje, moi drodzy, bo dzięki temu jest, ile jest procent szans na legendarny? 15%. Gdybyśmy zeszli tylko 13% niżej, do 2%, to może wtedy by poleciała jakaś kosa, jakiś, może jakieś glowsy czy coś, ale jak na razie to leci tylko Tech Needle, co jest słabe. To jest po prostu słabe i to tyle. Będzie dobrze. Musicie mi zaufać. Moi drodzy. No, a przy okazji to was zapraszam na live'y, które są. Oczywiście do tego trzeba się przygotować, ponieważ ja nie zawsze daję informacji, ale zapraszam was na live'y, moi drodzy, bo na live'ach bardzo fajnie spędzam z widzami czas, gramy w różne gry, gramy w stand-up, ale gramy też w Stumble Guys. Stumble Guys to jak Fall Guys trochę, tylko że na telefon. I no, panki tam były. Tak średnio bym powiedział, tak średnio. Były. Panki tam były, no fajnie, fajnie, ale leci Tropik, moi drodzy. Dobra, moi drodzy, nie wyszło Empire, nie wyszedł Sharpcase. No to może jeszcze raz Empire. Może się skuszą, może będą chcieć, ale wiemy, że te skrzynki raczej nie oddają po aktualizacji. No szczególnie po aktualizacji nie oddają skrzynki, nie wiem, od takiego momentu, gdzie chyba wprowadzili te procenty, mi się wydaje, że tak to wygląda. Dobra, słuchajcie, może zrobimy tak, może zrobimy... Tutaj gdzieś jest Sharp Collection, zobaczmy, jaka jest najmniejsza rzadkość tych skinów. Widzimy, że tutaj 65-64, najmniejsza rzadkość, znaczy największa rzadkość to jest oczywiście te, tylko na rynku 64 wraz z acidami. No więc te będą w przyszłości możliwe, jeżeli najdroższe, ale zobaczmy sobie, czy w ogóle takie by nam poleciały, moi drodzy, bo no fajnie by było, widz by się ucieszył, cały serwer Habiego, na który was serdecznie zapraszam, skakałby z radości. No, tam by było to hasło, kto nie skacze, ten z policji! No. No naprawdę, to jest żart jakiś, to jest żart. P90 Ops. No, oczy ma fajne, nie, ale... Ale jednak nie, moi drodzy. Ostatnia skrzyneczka, nie będziemy tutaj zwlekać. Otwieramy, tylko mi się wydaje, która. Zobaczymy, moi drodzy, która skrzynka przyniesie nam więcej korzyści. Gdyby tam kiedyś coś wypadło, no to byłoby to naprawdę dobre. I może byśmy wyszli na plus, ale widzimy, że największy plus tego, co jaki możemy wyciągnąć, to oczywiście jest skrzynka z rękawiczkami, więc lecimy, moi drodzy. Otwieramy ostatnią skrzynkę. Ja wam dziękuję za ten odcinek. Dziękuję wam, że byliście. I poleci na sam koniec M4 Demon. Ja wam dziękuję, moi drodzy. W StatTraku jeszcze do tego zobaczcie. Tutaj oczywiście Hebes będzie miał okazję, aby nabijać StatTrak na różnych trybach. Ja wam dziękuję za ten odcinek. Zostawcie oczywiście łapeczkę w górę. Kłaniam się nisko aż po same kule, a ty, mój drogi widzu, łapkę w górę. Pozdrawiam i samu i trzymajcie się miłego ciągu.